Mam bardzo krótkie pytanie. A jak walczyć z wykluczeniem takiej właściwie części społeczeństwa, które nie rozumie właściwie struktury Unii Europejskiej, ale też i nie zna języka chociażby po to, żeby zrozumieć, co ci politycy w Unii Europejskiej tak naprawdę chcą dla społeczeństwa, bo mam wrażenie, że my w Polsce nie możemy sobie poradzić z takim problemem wykluczenia części społeczeństwa z tego państwa narodowego, a co dopiero w Unii Europejskiej, która wydaje nam się odległa, ale też i jednak obca, pomimo tego, że jesteśmy w niej, to jednak te rządy i te struktury są dla nas dosyć odległe i też często niezrozumiałe ze względu na to, że tam jest tak naprawdę dużo tych struktur. Robert Sołtyk, Komisja Europejska, przejazdem w Warszawie. Ja dwa takie zupełnie różne tematy. Po pierwsze, profesor Gieremek był nie tylko wielkim Europejczykiem, ale był również atlantystą, co się rzadko pamięta. Teraz przynajmniej my w Komisji Europejskiej dostaliśmy dosyć duże przyspieszenie w sprawie rozmów o strefie wolnego handlu ze Stanami Zjednoczonymi. Wygląda na to, że może być to bardzo poważny projekt polityczny, tym bardziej, że wielu poważnych amerykańskich polityków demokratycznych mówi, że trzeba to zrobić i trzeba to zrobić szybko. Czy znowu będzie tak, że Amerykanie narzucą nam agendę i czy my, będąc w Europie i chcąc coś zrobić razem, będziemy w stanie na wyzwanie amerykańskie odpowiedzieć? To jest moje pierwsze pytanie. Tu chodzi nie tylko i wyłącznie o gospodarkę, bo jest to decyzja polityczna, czy chcemy strefy wolnego handlu ze Stanami Zjednoczonymi. A drugie pytanie, szkoda, że Magda Środa wyszła, bo dzisiaj jest taki ważny dzień w Europie, we Francji, która często świeci wzorem. Po koszmarnej debacie udało się w końcu uchwalić mariage pour tous. I ja się chciałem zapytać, jak można połączyć tak różne narody, ludy w Europie, jak właśnie na przykład francuski i polski, gdzie u nas nawet, i tutaj to mówię absolutnie prywatnie, nie jako Komisja Europejska, premier nie był w stanie przekonać posłów własnej partii do głosowania o debacie na temat małżeństw dla wszystkich. Jak Dani, ty to widzisz? Józef Toczek. Moim zdaniem Unia Europejska jest prowincjonalną organizacją białych ludzi. Pracowałem długie lata w ONZ. Dlaczego nie dążymy do stworzenia organizacji uniwersalnej? Dziękuję. Bonsoir à tous. Dzień dobry. Może wypowiem się po francusku zarazem, ponieważ trudno mi mówić po polsku, a również, aby zobrazować kwestie o wykraczania poza państwa narodowe. W konstrukcji europejskiej była mowa o wymianie w ramach programu Erasmus. I to stwierdziłem, wszyscy, którzy uczestniczyli w życiu uniwersyteckim, europejskim, wiedzą, że dominuje tu przede wszystkim język angielski, ponieważ nie mamy wspólnego języka. Jest to również język, który nie wszyscy znamy. I nie można oczywiście korzystać zawsze z usług tłumaczy, takich jak dzisiaj wieczorem. A język angielski dominuje w Europie i również jest wektorem modelu anglosaksowskiego, Europy ekonomicznej, rynkowej. A zatem i tego, jak Europa mogłaby ewentualnie rozwijać wspólną politykę językową. Mamy przecież narzędzia, to jest to dzieło polskie, Esperanto przecież. Wiem, że jest to bardzo krytykowane, ale nie mówię, że trzeba Esperanto w Europie rozwijać, ale trzeba snuć przemyślenia lingwistyczne tak, żeby budować również Europę wspólną. Nie będziemy mieli politycznej Europy, zanim nie uregulujemy tego problemu języków, lingwistycznego problemu. Dziękuję. W piątek odbyła się podobna debata na Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warszawskiego na Dobrej i tam brali udział m.in. wicepremier Piechociński, minister gospodarki, posłowie do Parlamentu Europejskiego, do Sejmu Polskiego i profesor, na przykład profesor Hartmann wyraził się, że profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor filozofii, wyraził się, cytuję dokładnie, że Europa jest ogonkiem czy ogonem Azji. A tutaj profesor mówił trochę o historii Europy, o filozofii, o polityce Europy. Azja przecież jaka tam jest, zupełnie inna filozofia, inna polityka, inna kultura, czy
Państwo się zgadzacie z opinią profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesora filozofii, że Europa jest ogonkiem Azji? Dzień dobry, Adam Hoffman. Ja mam takie przemyślenie, bo najpierw dużo mówiliśmy o tym, o eurosceptycyzmie, że nie ma społeczeństwa europejskiego, bo wydaje mi się, że dużo się skupiamy na, jak mówimy o integracji europejskiej, na formie tej integracji, ale ona jest mało wypełniona treścią, bo można się zastanowić, jaka ta Europa ma być. Czy to ma być Europa neoliberalna, Europa korporacji, czy chcemy Europę bardziej socjalną, zieloną, bardziej solidarną. I wydaje mi się, że ruchy nacjonalistyczne właśnie to wykorzystują, że w tym naszym euroentuzjazmie musimy bardziej postawić właśnie na tą treść, że ta Europa ma być właśnie bardziej socjalna, bardziej solidarna, bo jak nie przedstawimy tej treści, to ruchy nacjonalistyczne właśnie mogą to wykorzystać w celu własnej wizji świata. Taka zupełnie techniczna uwaga a propos, bo to uważam, że to jest rzecz kompletnie marginalna, ale to czasem powraca, nie wiem dlaczego. Ta idea, że Unia Europejska miałaby reprezentować Europę w Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, to kompletny absurd, muszę powiedzieć, dlatego że trzeba byłoby najpierw zreformować ONZ, a nie Unię Europejską, dlatego że ONZ jest organizacją Narodów Zjednoczonych, państw. Potrzebna byłaby reforma kart Narodów Zjednoczonych po to, żeby organizacje mogły być stroną karty, mogły być członkami ONZ. Dopóki to się nie stanie, nic na to nie wygląda, dopóty takie rzeczy po prostu kompletnie, że tak powiem, są niepojęte, że w ogóle są formułowane. A poza tym, dlaczego tracić, mieć jeden głos zamiast dwóch? Nawet jeżeli oni się nie zgadzają, Francuzi i Anglicy, to jednak zajmują stanowisko. Podejrzewam, że gdyby była Unia, to być może w ogóle nie mogłaby zająć stanowiska, tylko ciągle musiałaby się wstrzymywać, czy w ogóle być nieobecna. Także tej idei, muszę powiedzieć, zupełnie nie rozumiem. Tendencje nacjonalistyczne w Europie, jaka ich przyszłość. Ja muszę powiedzieć, że jestem dość zadowolony z tego, że one jednak się jakoś nie przebijają, że się pojawiają to tam gdzieś w różnych krajach, że widzimy czasem straszne demonstracje, tak jak na ulicach Warszawy, ale jak przychodzi do głosowania, przychodzi do urny, do kartki wyborczej, to nie jest dramatycznie jednak, proszę Państwa. I nawet jak ci nacjonaliści gdzieś tam znacząco się pokażą w jakimś parlamencie, to natychmiast są cywilizowani, między innymi dzięki czemu? Dzięki Unii Europejskiej. Że tak powiem, jakoś są, popatrzcie na Węgry w tej chwili, jednak wcześniej Austria i tak dalej. Także oczywiście to są rzeczy, które zawsze muszą budzić niepokój, którym trzeba się przeciwstawiać, natomiast ja bym ich wpływu na bieg spraw europejskich czy państw europejskich jeszcze nie demonizował w takiej postaci, jakiej są. Aczkolwiek, jak powiedziałem, myślę, że nauczyliśmy się reagować, mamy tą surowicę wszczepioną po doświadczeniach przeszłych stuleci czy XX wieku i myślę, że stosunkowo szybko w poszczególnych państwach, ale i na poziomie europejskim potrafimy nad tym panować, jak przynajmniej do tej pory. To rzeczywiście dobrze, że pan na to wskazał, że profesor Geremek był zarówno atlantystą, jak i Europejczykiem, jeżeli chodzi o jego światopogląd polityczny. Ale to jest interesujące, bo kiedy był ministrem spraw zagranicznych, był bardziej może atlantystą, a później, kiedy stał się, kiedy przestał pełnić ten oficjalne funkcje, powrócił do swojej pierwszej miłości, do Europy i temu zawdzięczamy te teksty, które są wszystkie już później, kiedy jest członkiem Parlamentu Europejskiego. Ja się w ogóle jestem szczęśliwy, że profesor zdążył te teksty napisać i dzięki temu mamy, Polacy mogą się, że tak powiem, z dorobkiem profesora zapoznać, bo to są teksty w większości wygłoszone na zewnątrz, do innych Europejczyków, a nie do nas. Te dwa do nas, które tu są, takie niszowe właściwie, wykład na uniwersytecie i do niszowej gazety Unia Polska, prawda? I dzięki temu wszyscy możemy się z tym poznać. To jest gigantycznym, powiedziałbym, dorobkiem, czy takim ujęciem Europy w różnych jej aspektach i chwała Fundacji imienia profesora, że zechciała to przygotować. Ale rzeczywiście jest tak, że jest ta wyraźna ewolucja profesora, tak powiem, od atlantyzmu do Europy.
I jak będzie z tą taftą, nie potrafię powiedzieć, bo na razie jest sporo entuzjazmu, ale przypomnijmy, że to jest chyba trzecie czy czwarte podejście, jeżeli chodzi o strefę wolnego handlu. Dzisiaj mamy dużo entuzjazmu, ale uważacie, jeżeli w ciągu 1,5 do 2 lat się tego nie zrobi, to później znowu kalendarze polityczne tu i tam odsuną tę rzecz, być może nie od kalendarz Greka, ale na bardzo długo. I także powiedziałbym, perspektywy są dosyć niejasne. Jeżeli mogę w takim razie już, żeby nie przeciągać takie słowo zupełnie, bo reaguję tylko na to, o czym mam, że tak powiem, pewne pojęcie. Myślę jednak, że również że żałuję, że takie jest postrzeganie, że w Europie nie ma treści, jest forma. Dla mnie to, co się stało od początku tego procesu integracyjnego, od początku lat 50., to jest przede wszystkim treść. To jest przede wszystkim treść. Forma jest drugorzędna. Właśnie może my w mediach, poprzez przekaz medialny albo jakiś inny, fascynujemy się instytucjami, tymi spotkaniami. Natomiast to, co się stało w Europie, to przeobrażenie treści europejskiej. Przeobrażenie Europy tak naprawdę, a nie, że tam gdzieś są jakieś instytucje, które są odwiedzane przez polityków, parlamentarzystów i tak dalej. Europa się zmieniła, myśmy się zmienili jako Europejczycy i to jest fenomenalne. I nie dostrzegać tego, to muszę powiedzieć, jakby troszeczkę tu jest problem pewnie z tą perspektywą historyczną. Ale kończąc, panie redaktorze, rzeczywiście chciałbym nawiązać do tego jeszcze raz tego świetnego tekstu profesora Geremka Więzi, poczucie wspólnoty w Europie średniowiecznej z roku 83, ponieważ ja w tym tekście znajduję właściwie taki punkt wyjścia do tego, co się stało w tej książce, co jest tą książką. I to jest fenomenalne, że profesor zdążył rozwinąć to, co sądził o Europie, wtedy jeszcze Europie średniowiecznej. Tam są trzy wielkie elementy, trzy ważne elementy wyodrębnione, można powiedzieć. To jest granice Europy, to jest jej tożsamość i to są jej kontakty ze światem zewnętrznym. I tam oczywiście to było na poziomie średniowiecznym, a więc granice, chrześcijaństwo, tożsamość, to prometeizm europejski, to jest kultura w ramach jednego ładu politycznego. Mamy tutaj ponownie, prawda? I wreszcie kontakty z Europą. Wtedy w opozycji, wtedy w wojnie, wtedy w konfrontacji, dlatego że oni nas napierali, myśmy się bronili w tamtym czasie, prawda? Stąd te plany zjednoczenia. Natomiast w tej chwili mamy, że tak powiem, to samo właściwie, o czym pisał profesor Geremek w tym tekście, tylko przy pomocy innych instrumentów, przy pomocy innych środków wyrażane. Chociażby chrześcijaństwo jako fundament cywilizacji europejskiej. Profesor mówi tak, ona w dalszym ciągu jest fundamentem naszej cywilizacji, ale jednocześnie chrześcijaństwo nie może wyznaczać granicy Unii Europejskiej, tak pisze profesor tutaj. Tylko że dodaje, jednak nie możemy ignorować multisekularnej, jak pisze, odmienności naszego otoczenia od Europy. Miał na myśli Europę Wschodnią i miał na myśli także Turcję. Multisekularną odmienność, która daje wyraz, znajduje przejawy w, i tutaj podaje, charakter, temperament, i tak dalej, i tak dalej. A więc to są te wszystkie rzeczy, które tam znajdujemy jako punkt wyjścia, a tutaj są fantastycznie rozwinięte, za co jestem wdzięczny, bo ja przecież sam, jako ktoś, kto pracował z profesorem przez dobrych parę lat w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, bo kierowałem Departamentem Planistycznym u ministra Geremka, nie miałem świadomości, jak bardzo to myślenie tkwiło w nim, i dopiero mogło znaleźć ujście w tekstach, które zostały opublikowane w tym tomiku. I cieszę się, że teraz Polacy, cała Polska, chciałbym zachęcić fundację do tego, żeby chciała pójść z tą kagankiem oświaty w Polskę i pokazać myślenie profesora Geremka Polakom, bo ona na to zasługuje, bo dzięki temu będą z całą pewnością i lepszymi Europejczykami, i dzięki temu także lepszymi Polakami. Dziękuję. Może bym po prostu tylko powiedział parę słów. Tak, pan powiedział, że ja chyba trochę postawiłem pług przed woły, odwróciłem kolejność rzeczy. No ale tak czy owak trzeba by chyba znieść prawo weta. To jest 45 prawo weta. A dzisiaj trzeba znaleźć system hiperkwalifikowanej większości, wejść w głębie traktatu, w Brazylii, Indie, prawda? Dzisiejszy świat to nie świat 45, wszyscy to rozumieją, ma pan rację. I w tych ramach jestem właśnie za. W ten sposób możemy się spotkać w połowie drogi. Jeśli chodzi o języki, szybciutko. Odpowiedź to nie Esperanto na pewno, ale sądzę, że jeśli chodzi o generację, każdy Europejczyk będzie mówił 2 językami. Wszyscy zatem będą się ze sobą porozumieć. Tak, tak, spójrzcie dzisiaj na młodzież. I znają co najmniej 2. Dzisiaj
No będzie taka sytuacja, że będzie polski, angielski, jedni będą mówili po angielsku, inni po niemiecku, inni po francusku i ponieważ w Polsce jest wielu katolików, jeżdżą do Włoch, nauczą się włoskiego i wszystko będzie dobrze. Zobaczycie, wszystko będzie na pięknym, na tym pięknym świecie. Dzisiaj, oczywiście, trzeba uważać. Trzeba spróbować dokonać projekcji siebie na 30-40 lat do przodu. Będziemy się uczyli dwóch, trzech języków z jakimiś innymi metodami. Dla mnie to prawda, co powiedziane stało języka, ale w perspektywie ja nie widzę tego jako wielki problem. Sądzę. Jeszcze jedna rzecz i na tym skończę. Europa źle się miewa, bo jest neoliberalizm. To prawda i nieprawda. Nie mogę definiować tworu politycznego jego treścią. Polska jest dobra, bo jest lewicowa, dzisiaj socjalistyczna? Nie. Polska dzisiaj jest neoliberalna. A więc to zależy od większości, od głosowania. Macie Francję. No cóż, Sarkozy był kim? Hollande kim? Jeżeli znajdziecie odpowiedź, to mi wyjaśnicie, bo to mnie bardzo trudne przychodzi zrozumieć. I dlatego, żeby zrozumieć przestrzeń daną polityczną, dla mnie to Garry Kasparow mi to wyjaśnił. 3-4 lata temu byłem w Moskwie z delegacją Zielonych Europejskich i zwiedzaliśmy również różnych dysydentów w Rosji, w tym Garry'ego Kasparowa. Dyskutowaliśmy całe popołudnie na różne sprawy, jak się z geniuszem dyskutuje. To człowiek tak maleńki się staje, prawda? Jeden z największych graczy w szachy w świecie, szachistów. Dyskutowaliśmy o demokracji w Rosji i o innych sprawach i powiedział mi wieczorem, zjemy kolację razem. I na kolację sprowadził Limonowa. Limonowa, który jest bolszewikiem nacjonalistą. No i mówi, proszę, pan Limonow. Aha, no dobra. Widzisz, Dani mi mówi, Limonow i ja mamy zupełnie odmienną koncepcję Rosji, ale zgadzamy się dzisiaj obaj, że potrzebny jest w Rosji wolny parlament. Limonow i ja bijemy się o ten wolny parlament po to, żeby móc siedzieć po przeciwnych stronach sali na tym parlamencie. I ja dzisiaj chciałbym Europy, gdzie by byli neoliberałowie, inni ekologowie, którzy mogliby, w zależności oczywiście przebiegu procesu demokratycznego, wpływać w taki czy odmienny sposób na Europę. Nie możemy natomiast powiedzieć, że jestem za Europą, jeżeli jest ekologiczna i przeciwko Europie, jeżeli jest neoliberalna. To nic nie znaczy, bo to zależy od większości. Na tym polega demokracja. Ja rozumiem, że to krępujące, bo jest tyle ludzi, którzy głosują, chcą głosować. Nie możemy zdefiniować tego treścią. Trzeba powiedzieć, że dzisiaj kryzys europejski związany jest również z kryzysem neoliberalnym. Liberalizmu, że ramy Europy, decyzje nie są wyposażone w to, żeby udzielić odpowiedzi na ten kryzys. I kończę. Dzisiaj ten podział lewica-prawica już nie działa. W sferze socjalnej, tak. Rozdziału dóbr, tak. Rynek jest cały, prawda, jest państwo. Są różnice. Jeżeli mówimy o swobodach i o demokracji, pomiędzy prawicą, która wspierała Pinocheta, Orbana wspiera, Berlusconiego wspierała, wspierała systemy najbardziej, a nawet część prawicy, Grecję pułkowników i lewica, Castro, Chaveza. Gdzie jest różnica pomiędzy lewicą i prawicą, proszę mi powiedzieć? Możecie mi to jasno wyjaśnić? Jeżeli weźmiemy ekologię, to niemiecka prawica, pani Merkel, która chce wyjść z atomu i lewica francuska, która chce wzmocnić atom. Gdzie jest prawica i lewica? Co wyjaśniacie lewicą i prawicą, tym podziałem? I suwerennym, czy nacjonalizmem lewicy, czy prawicy i federalizmem? Gdzie podkreśla się proces wspólnotowy, liberałowie do tego jeszcze dochodzą. Lewica, prawica ten czego nie wyjaśnia. Chcę przez to powiedzieć, że nasza trudność, przed jaką stoimy wszyscy, to że musimy całkowicie jeszcze raz przedefiniować kategorie polityczne. Europa po prostu i służy jako nowe ramy do przemyślenia tych kategorii politycznych. Ale ta Europa ma, powiedzmy sobie, maleńką historię. Bo jest to bardzo interesujące. Mówimy o Europie Geremka i o jego koncepcji. To tak naprawdę wychodzi
ze średniowiecza. Pięć wieków, jeżeli potrafię liczyć, nawet więcej. Widzicie? Więc dzisiaj znajdujemy się w historii Europy, która ewoluowała od tej średniowiecznej, od Europy narodów demokratycznych. I dzisiaj stwierdzamy, że występują granice, tak jak kiedyś stwierdzono, gdzie są te granice pomiędzy niewielkimi państewkami. W odniesieniu do globalizacji, problem państw europejskich, taki sam problem tych małych królestw w świecie. No i tutaj jeszcze się pojawia rynek, kapitalizm, też się zmieniający. Kapitalizm musił, Adama Smitha, ja niczego nie rozumiem z tej ekonomii, ale Smith powiedział, że państwo jest strukturą konieczną po to, żeby regulować kapitalizm. Ale dzisiaj potrzeba innej struktury, żeby regulować globalizację. Oto problem. Europa jest jednym z tych biegunów. Tu i będzie brać udział w tej regulacji. Nie bójcie się, jak mówił papież, nie lękajcie się. Nie lękajcie się. Pójdzie to w dobrym kierunku, ale jeszcze będzie sporo porażek. Nie szkodzi. Tak naprawdę ta historia kogoś takiego jak Geremek jest potrzebna. Dlaczego on jest taki ważny jako symbol w Europie? Bo jest to historia człowieka, który potrafi w chwilach najbardziej tragicznych zachować ukierunkowanie, taką busolę. To Geremek, Marek Gedelman, Jacek Kuroń, Adam Michnik, to oni potrafili, Polakami będąc, wyjść do przodu, ponad tę tożsamość zredukowaną do polskości. I to jest wspaniałe. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę. Merci beaucoup. Dziękuję państwu, dziękuję panelistom.